No troszkę jest trudnawy dojazd do naszej galerii, ale niemniej za to witamy bardzo serdecznie takie grono tutaj naszych gości. Ja jestem taką osobą, taką wprowadzającą dzisiaj i na pewno będę chciała prosić pana Pawlikowskiego, żeby wyjawił nam tej tajniki Ewangelii według Macieja i żeby wprowadził nas w taki właśnie ten mistyczny temat, nastrój tej naszej dzisiejszej wystawy. Jak zwykle muszę podziękować, i taka też jest moja rola, wszystkim naszym sponsorom za patronat na tle sztuki naszego nowego e-magazynu internetowego, którego już niedługo na pewno jak się pojawi w internecie, będziemy wszystkich Państwa zapraszać. Ci goście, którzy będą chcieli pełną ofertę dostać tutaj naszych prac, zapraszam do zostawienia i wpisywania się do naszej tutaj listy mailingowej. A także muszę podziękować wszystkim sponsorom, jak wydawnictwu Hocus Pocus, Big Design, którzy zawsze wspierają nasze tutaj projekty graficzne i właśnie nasze katalogi, nasze wszystkie tutaj działania również i wielu innym firmom, które nas sponsorują jako całą galerię. Ja już tylko otworzę, bo u nas jest dosyć kameralnie. O. Proszę tutaj kogoś, żeby otworzyć. Nastrój dosyć mistyczny, delikatny, ale też pewny, wystawa pełna przemyśleń. I o te przemyślenia o Ewangelii według Macieja chciałabym przekazać tutaj już słowo i prosić o kilka zdań prowadzenia do tej wystawy samego autora. Wtedy chyba każdy z nas pozna i czuje się w klimat tej naszej dzisiejszej wystawy. Naprawdę jest to wystawa dosyć unikatowa i zupełnie odmienna od tego, co proponuje sztuka współczesna. Ale sztuka współczesna to nie tylko właśnie malarstwo, ale też takie elementy wybrane z naszej takiej wiary, bądź też przemyśleń bardzo szerokich. I bardzo proszę. Proszę tutaj pana Macieja. Dziękuję bardzo. Najpierw chciałem podziękować pani gminie i gościnie galerii 8 Plus, która mnie tutaj przytuliła na tą wystawę. Chciałem podziękować mojej żonie i całej mojej rodzinie. Mogłem też powiedzieć, że chciałem podziękować panu Bogu, ale na szczęście to nie jest wezwanie Oskaru. Natomiast jeśli chodzi o samą, może najpierw tytuł, potem skąd się to wzięło. Ewangelia według Macieja. Ja sobie żartuję, że zresztą to jest, Państwo mogą ten taki fragment znaleźć w tych ulotkach, które tutaj rozłożyłem, że święty Maciej był apostołem na przyczepkę. Czyli po prostu w dojrzałym wieku pojawił się znikąd, nagle wszedł do grona 12. No więc może gdyby miał trochę więcej szczęścia, to zostałby 5. ewangelistą. Więc ja tą rolę staram się jakoś tam spełniać jako taki apostoł, ewangelista na przyczepkę. I w dojrzałym wieku zacząłem jakby tworzyć to, co Państwo teraz widzą, chociaż tworzyłem całe życie. No ale różne rzeczy, niektóre nie nadają się do ekspozycji, bo stoją w różnych miejscach Polski na przykład. Natomiast jeśli chodzi o same ikonolarze, ta nazwa to jest taki twór, jak łatwo się domyślić, powstały ze zwrotki dwóch słów, ikona i kolarz. Czyli po prostu czerpię pełnymi garściami z dorobku ikony, z tradycji ikony, a właściwie może powiem co innego, raczej z naszego wyobrażenia o ikonach, bo większość ludzi tak naprawdę nie ma kontaktu z prawdziwymi ikonami, takimi jakie one są od bizantyjskich po ruskie i rumuńskie i mnóstwo różnych innych, prawda? My mamy wyobrażenia, że ikona to jest coś, co jest oknem do innego świata, bo tak nam gdzieś ktoś powiedział, że abstrakcyjne złote tło to jest symbol nieskończoności i nieba i tak dalej, i tak dalej. A przede wszystkim musi być stara. Musi być stara, musi się wsypać najlepiej, musi być popękana. I to wszystko razem zaowocowało tym, co Państwo widzą, co tworzę właściwie w tej chwili wyłącznie w tej sferze malarskiej, tylko to od kilku lat. Ciekawostką jakby i takim głównym leitmotivem tej wystawy i w ogóle mojej twórczości jest oczywiście ukrzyżowanie. Mogę tutaj zacytować świętej pamięci profesora Jerzego Nowosielskiego, że
w sztuce w ogóle zachodu, czy w ogóle w sztuce świata cywilizowanego nie ma żadnego innego tematu malarskiego, rzeźbiarskiego, który mógłby się z tym tematem równać. I ja też się z nim równam i z nim się zmierzam, że tak powiem. Natomiast nie czuję się jakby na tyle uzdolniony, czy na tyle pewnie, żeby samemu te wizerunki tworzyć, chociaż oczywiście podrzeźbiam, ulepszam, podmalowuję i tak dalej, natomiast wykorzystuję pracę innych ludzi. I to jest z kolei cecha ikony również, kolektywność. Kiedy ikony były tworzone, czy pisane, jak to się mówi, to tworzyły to całe warsztaty. Jeden robił twarz, inny robił ręce, trzeci robił koszulkę, a wychodziło dzieło sztuki sakralnej, które służyło przez pokolenia. I to jest podobna historia. Każdy z tych ikonolarzy jest dziełem kolektywnym. Często są to wizerunki, które wylądowały, mówiąc brutalnie, na śmietniku. Ja staram się przywracać do życia, dać im drugie życie, czasami przywrócić również do kultu, bo zdarza się, że ikonolarze po prostu lądują gdzieś w tak zwanym pięknym zakątku jakiegoś domu i ludzie po prostu się modlą, ale nie modlą się do moich obrazów, modlą się do Pana Boga i to chyba o to chodzi, prawda? Każdy z nich ma swoją historię, jeśli chcą Państwo posłuchać, chętnie opowiem. Do jednych jestem bardziej przywiązany, do drugich mniej. Niektóre powstały w ciągu jednej nocy, nad innymi pracowałem pół roku. To każdy z nich ma swoją historię i każdy powstał inaczej. Są niepowtarzalne między innymi przez to, że zawsze inny przedmiot został użyty, ale też efekty, które uzyskuję w technice akrylowej, są nie do powtórzenia. Ja bardzo lubię, jak mi się farba waży, jak dzieją się dziwne reakcje, których nikt nie kontroluje i staram się to wykorzystywać właśnie. I to są efekty mojej pracy, do której obejrzenia Państwa zapraszam. Dziękuję za przybycie, dziękuję przyjaciołom i wszystkim, którzy byli, którzy są obecni w tej chwili. I życzę jakby, może inaczej, pogłębionej refleksji, jakby powiedziała moja córka. Jeszcze taka jedna uwaga. Ja te wystawy od kilku lat robię i robię je albo na Wielkanoc z oczywistych względów, albo właśnie na jesieni, teraz kiedy jest architektura zadumy tam o 2 kilometry w bok, gdzie jest pełno krzyży, kiedy można się zastanowić nad swoim życiem. A teksty, które Państwo widzą, czy może dwa słowa, w większości są wzięte wprost z Wulgaty, czyli są to kanoniczne rzeźby, które były w kulcie, kanoniczne teksty, które są jakby częścią kultu i to jest to zadanie dla Państwa, bo nie wszyscy znają łacinę i to jest ta aktywność, której oczekuję, tak powiem, od odbiorców, żeby zadali sobie chwilę trudu, przeczytali, co tam jest napisane, może się zastanowili, może zabrali któryś z nich do domu, czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję. A my otwieramy tym samym tą naszą wystawę i zapraszamy również do odwiedzania naszych galerii, naszych stron. Mamy dwie strony, dwa Facebooki, bo jesteśmy wszystko dwa, Galeria 8 plus Nitka. Zapraszamy serdecznie. Teraz będzie też otwarcie, nasza galeria otwarta również w niedzielę i w sobotę.